Dzień dobry Państwu. Witam na czwartej już debacie organizowanej przez Fundację imienia Stefana Batorego i Tygodnik Polityka. Debacie z cyklu Ukraina mówi. Dziś z znakomitymi uczestniczkami, uczestnikami, które za chwilę przedstawię, rozmawiać będziemy o temacie chyba najbardziej niebezpiecznym w ostatnich czasach, o tym, co zdaniem niektórych nie istnieje, a mianowicie o ukraińskiej tożsamości i o tym, co o niej możemy powiedzieć, odwołując się i do literatury, do kultury, do historii, do literaturoznawstwa, ale też do tego, co codzienne życie ujawnia, zwłaszcza w tak dramatycznych momentach, jak rewolucje, których Ukraina doświadczyła w ostatnim czasie kilka, no i teraz oczywiście sama wojna, która weszła w moment no, szczególny, wojna, która trwa przecież od 8 lat, o czym też staramy się tutaj przypominać, ale jest no, w najbardziej brutalnej fazie. Już przedstawię gościnie i gości tego spotkania, bo udało nam się zaprosić grono do tej dyskusji, chyba najlepsze z możliwych. I w kolejności alfabetycznej są z nami pani Wira Achajewa, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, związana z Uniwersytetem Narodowym Akademia Mohylańska w Kijowie, autorka opublikowanej niedawno książki, do której miałem okazję trafić dzięki rekomendacji Oksany Zabuszko, o kulturalnych relacjach ukraińsko-rosyjskich, a w zasadzie o konflikcie kulturalnym, znaczy między kulturą ukraińską i rosyjską, gdzie no bardzo precyzyjnie pani ten problem właśnie opisuje. Myślę, że o tym będziemy mieli okazję rozmawiać. Jest z nami pani Sofia Andruchowicz, pisarka, znakomicie znana polskim czytelnikom i miłośnikom literatury ukraińskiej z wielu przekładów. Także witamy serdecznie. Może jeszcze będę dodawał, bo to też istotne. Pani Wira urodziła się w Bachmaczu, o ile dobrze odczytałem. Pani Sofia w Ivano-Frankiwsku, dla Polaków ciągle jest to też często po prostu Stanisławów. Więc celowo tę geografię będę też pokazywał, bo ona też może mieć znaczenie. Zobaczymy w czasie rozmowy. Jest z nami pan Andrzej Portnow, historyk i też kulturoznawca. Ma za sobą również okres studiów w Polsce, doskonale zna tematykę polską i też jest znany z publikacji w języku polskim, obecnie związany z Uniwersytetem Europejskim Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. Dzień dobry. I Mykoła Jabczuk, eseista, pisarz, politolog, no, też znany w Polsce, bo i z wystąpień, i między innymi chociażby Fundacji Batorego w wielu spotkaniach uczestniczył, ale był przekładany na język polski. I też no, wszyscy Państwo są aktywnymi uczestnikami życia publicznego, kulturalnego, intelektualnego, także myślę, że no właśnie ten układ jest do naszej rozmowy doskonały. Aha, zapomniałem właśnie, pan Andrzej Portnow to jest Dnipro, czyli jeszcze inne miejsce, a Mykoła, jeżeli się nie mylę, Kijów, prawda? To tutaj, czy jeżeli się pomyliłem, to popraw. Ale ta geografia dzisiaj być może już będzie traciła na znaczeniu, ale historycznie no, chociażby z wypowiedzi i z piśmiennictwa Mykoły Jabczuka wiemy, że miała znaczenie, kiedy pisał w swoim czasie o dwóch Ukrainach. Za chwilę do tych spraw wrócimy. Jeszcze tylko kilka uwag technicznych. Tak jak powiedziałem, debatę organizuje Fundacja Batorego i Tygodnik Polityka. Formuła od pierwszego spotkania jest taka, że zależy nam na tym, by o tym, co dzieje się w Ukrainie, o tym, no, my chcemy to zrozumieć i stwierdziliśmy, że najlepiej to zrozumieć, kiedy opowiedzą nam sami Ukraińcy zajmujący się różnymi aspektami bieżącej rzeczywistości, więc rozmawialiśmy i z ekonomistami, i z politykami, dyplomatami, no, i rzeczywiście dużo się nauczyliśmy dotychczas, odkrywając rzeczy, których nasi komentatorzy jednak czasami albo nie rozumieją, albo nie dostrzegają.
więc jesteśmy za to wdzięczni. Mamy nadzieję, że dzisiaj również posuniemy to nasze rozumienie spraw ukraińskich do przodu. Rozmowie pomogą nam, jeśli chodzi o tłumaczenie z języka ukraińskiego, pani Lilia Kucharska i pan Bogusław Salej. Tłumaczymy także na polski język migowy i tutaj pomagają nam pani Elżbieta Żurawska i pani Weronika Szymańska-Gontarek. Całe spotkanie jest transmitowane w portalu Tygodnika Polityka i przez Fundację Nasz Wybór Ukraiński Dom w Warszawie. Później jeszcze przygotowujemy po każdym spotkaniu wyciąg z omówienia tej debaty, który jest publikowany przez politykę, także by jeszcze dalej ta rozmowa żyła. Tyle wprowadzenia i wróćmy do samego tematu i może pytania, które to pierwsze chciałbym do Mykoły skierować, bo Mykoły Riabczuka, bo właśnie tak ostatnio przeglądając różne materiały też z naszych rozmów, które od wielu lat prowadziliśmy, ale też to pamiętam jeszcze przed Majdanem pisałeś o takim syndromie, czy po prostu o wielu świadomościach ukraińskich, o świadomości antykolonialnej, postkolonialnej, kreolskiej i że ujawniał ten podział, ujawniał wtedy, no to już wiele lat temu, ten problem, że ukraińskie społeczeństwo wtedy jeszcze nie dorobiło się suwerennej kultury, takiej, która byłaby kulturą całego społeczeństwa, że właśnie te świadomości by odwoływały się do różnych zasobów kulturowych. Jak to wygląda teraz, jakbyś dzisiaj opisał sytuację? No, odwołując się oczywiście gdzieś w punkcie wyjścia mamy to, co powiedział inicjator tej wojny, że nie będę już nazwiska przytaczał, żeby nie robić reklamy, ale no, ta teza, że naród ukraiński jako odrębny od rosyjskiego byt nie istnieje. Więc spróbujmy uporządkować najpierw tę dyskusję, jakby określając, co jest, co tak naprawdę jest, a później będziemy tę tożsamość nabudowywać, odwołując się do doświadczeń po kolejnych rozmówczyń i rozmówców. Na sam bardzo dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję. Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że nikt nie może decydować, czy istnieje ten lub inny naród, czy nie istnieje, jak się nazywa, ponieważ to jest kwestia sprawa samego narodu. Nikt nie może zabronić tej lub innej grupie ludzi uważać się za naród, określać się i w pewien sposób walczyć o swoje prawa związane z kulturą i tak dalej. To jest absolutnie kwestia prywatna. Tutaj nie mamy o czym mówić i nie mamy o czym dyskutować, tym bardziej z jakimiś politykami będącymi maniakami. Chciałbym tutaj doprecyzować, jeśli chodzi o autorstwo dwóch Ukrain. Te dwie Ukrainy mnie pisały, a ja je pisałem. W tym sensie, że przez te ostatnie lata przyglądałam się temu, co się dzieje na Ukrainie i krytycznie to przetwarzać, zastanawiać się nad tym. Moja koncepcja nie zmieniała się pod względem treści, ale zmieniał się sposób artykulacji tej teorii, bo tak naprawdę to jest bardzo trudne do uchwycenia tego fenomenu, tego zjawiska. Jeżeli na początku lat 90. miałam bardzo naiwne podejście, kiedy mi się wydawało, że na wschodzie, w tej podrosyjskiej Ukrainie, odbędzie się taka nacjonalizacja, bo te procesy były hamowane w Imperium Rosyjskim w odróżnieniu od Austro-Węgier. Myliłem się, nie odbyło się takiej ukrainizacji z różnych powodów. Nie uwzględniłem inercji tych mechanizmów kolonialnych względem życia społeczno-gospodarczego na poziomie dyskursu. Tutaj się myliłem. I po 10 latach odbyło się inne już podejście.
być może radykalne, bo wtedy byłem bardzo krytykowany za te dwie Ukrainy ze strony moich kolegów, którzy zarzucali mi esencjalizację tych fenomenów. Zgadzam się z tym, jestem wdzięczny Jarosławowi Chrycakowi, Kółkowi, Chrycence, Andrzejowi Portnowi, którzy też przeszedł się przez moje koncepcje. Tak naprawdę to bardzo słuszne uwagi, refleksje, które doprowadzały do tego, że jeszcze głębiej przemyśliwałem tę koncepcję i w reakcji na książkę o regionach sformułowałem ostateczne już rozumienie, odbiór dwóch Ukrain jako dwóch idealnych typów według Maxa Webera, które istnieją jako pewne abstrakcje, ale nie istnieją w rzeczywistości. Rzeczywistość koreluje z tymi idealnymi typami, ale chodzi o korelację i to jest bardzo ważne i dlatego ukraińskie społeczeństwo tak naprawdę jest bardzo różne, jest bardzo zróżnicowane, są różne grupy, różne regiony, różne tożsamości, jest fragmentaryzowane, ale nie jest podzielone, to jest bardzo ważne, czyli nie ma kompartmentalizacji, czyli nie ma tych przegród między tymi różnymi grupami. Przeciwnie, te grupy są przeciekające, wzajemnie przenikające się i dlatego to zapobiega radykalnym podziałom. To, co widzieliśmy w 2015 roku, kiedy Ukraina nie rozpadła się mimo brutalnego ataku Rosji i to, co obserwujemy teraz, Ukraina stoi, wytrwała i przeciwnie, nawet jeszcze bardziej się skonsolidowała. Z jednej strony to jest, to wywołuje zdziwienie u wielu, szczególnie zagranicznych obserwatorów. Czytałem artykuł Iwana Krastewa, gdzie on w ogóle mówi, że agresja rosyjska ukształtowała naród ukraiński. Czytam to od 20 lat, że Euromajdan ukształtował naród ukraiński, wcześniej rewolucja pomarańczowa ukształtowała naród ukraiński, teraz jeszcze wojna oczywiście. Oczywiście to jest bzdura, bo kształtuje się naród ukraiński od dawna istnieje, przynajmniej od 200 lat można mówić o już modernnej tożsamości ukraińskiej. Być może nie przejawiała się bardzo w sposób wyraźny. Wydawało się nam, że to jest słaba tożsamość, bo ten etniczny nacjonalizm był słaby i nie przenikał do szerokich mas, szczególnie chłopów. Ale lokalny patriotyzm zawsze istniał bardzo głęboki, bardzo silny i dlatego właśnie przejawiał się zarówno w czasie tych wydarzeń 18-20 roku, w czasie partyzantki, już powojennej, po II wojnie światowej i oczywiście po głosowaniu na niepodległości i w czasie dwóch milionów i oczywiście też teraz. I ten patriotyzm stał się podstawą, fundamentem kształtowania się tożsamości obywatelskiej w ciągu 30 lat w ramach tego państwa narodowego, delikatnie unarodowującego przez wpływ tego nacjonalizmu oczywiście kształtowała się i możemy mówić dzisiaj o dość mocnym obywatelskim nacjonalizmie na Ukrainie. Jednocześnie nie jestem przeciwko temu, żeby zamykać ten problem. Teraz oczywiście sytuacja nie sprzyja omówieniu, ale istnieje dzisiaj na świeżo, to omawiamy i widzieliśmy silne zmiany. Widzieliśmy wyniki badań opinii społecznej, widzimy świeże dane socjologiczne, które pokazują, że rzeczywiście zmieniają się postawy ukraińskie w kierunku większej radykalizacji, ale w czasie wojny nawet mamy 8% obywateli po tym badaniu, którzy pozytywnie traktują Rosję i Rosjan i jeszcze 20% neutralnie, czyli 70% mają negatywny stosunek do osób, które faktycznie przeprowadzają tę agresję. Czyli w zasadzie proces nie jest ukończony, mamy poważne problemy, bo nawet 8% zwolenników Rosji i Rosjan to jest potencjalna agentura, nazwijmy rzeczy tak jak są, łatwo zwerbować takich zwolenników, którzy będą korygować rakiety i tak dalej, dywersantów i tak dalej, więc zamykać oczy na te 8%, a pewnie nawet więcej, bo neutralne podstawy to też już do tego się zbliżać, czy deklarują neutralność, być może ktoś boi się powiedzieć w czasie wojny, że jest zwolennikiem Rosji, czyli problem pozostaje, nie możemy udawać, że rzeczywiście już jesteśmy bardzo skonsolidowani ostatecznie, tak to wygląda, ale dynamika jest pozytywna ogólnie. Rzeczywiście Ukraina wykształtowała się jako naród i te dynamiczne procesy wzmocnienia tożsamości obywatelskiej trwają.
I to, co pokazuje socjologia, a bardzo wyraźnie pokazuje, że zmiany we wszystkich grupach językowo-etnicznych odbywają się w tym samym kierunku, czyli dalej te grupy są bardzo różne. Socjolodzy wyróżniają trzy główne grupy: ukraińskojęzyczni, rosyjskojęzyczni, Ukraińcy i Rosjanie. To grupy różnią się swoimi podstawami, jeśli chodzi o patriotyzm, gotowość obrony Ukrainy z bronią w ręku i tak dalej. Różnica między nimi jest duża, ale we wszystkich tych grupach dynamika zmian jest taka sama. Wszystkie idą w kierunku większej proeuropejskości i większej proukraińskości. I właśnie to jest powodem tego, że Ukraina nie rozpada się i myślę, że nie rozpadnie się już nigdy. Dziękuję bardzo. Będziemy wracać, ale za to pierwsze określenie tutaj stanowiska. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałem teraz przejść do pani Wiry Achajewej z takim pytaniem, bo tą koncepcję Ukrainy i Rosji jako bratnich narodów, mam nadzieję, że słychać. Tę koncepcję Ukraińców i Rosjan jako bratnich narodów podchwycił nawet prezydent Macron w swojej wypowiedzi, która była mocno krytykowana przez nie tylko Ukraińców. No pani prace pokazują, że przynajmniej właśnie w kulturze to jest sytuacja nie bliskości, a raczej konfliktu. Ale pytanie właśnie, czy ten konflikt jest, tu przepraszam, no troszkę tak dla żeby no, problematyzować tę sytuację, czy ten konflikt jest właśnie wyrazem zasadniczej różnicy, czy może czegoś, co w psychoanalizie nazywa się narcyzmem małych różnic, który właśnie pogłębia konflikt. Jak pani patrzy na tę odrębność ukraińskiej kultury i Ukraińców od Rosji? Dziwica, koncepcja bratnich narodów. Koncepcja bratnich narodów nie została ukształtowana przez Ukraińców, lecz przez Rosjan. Zatem, gdy dziś po prostu przyjrzymy się temu procesowi rozwoju naszej kultury, to tożsamość kształtuje się poprzez jakieś wyobrażenie kogoś innego, na kim się wzorujemy. Zatem tym innym był zawsze dla kultury ukraińskiej Rosjanin. Tym niemniej, gdybyśmy to rozpatrywali w kontekście historycznym, to wiek XVII był okresem, w którym Ukraińcy, ja reprezentuję tutaj właśnie Akademię Kijowsko-Mohylańską, zatem był to ten okres w historii, gdy Ukraińcy zdecydowali się nieść to światło i misję europeizacji Moskwy, że będzie można tam razem z Moskwą utworzyć jednolity, jeden naród prawosławny. Gdybyśmy na to patrzyli bardziej chronologicznie, to wszelkie próby modernizacji tożsamości ukraińskiej, no powiedzmy, byśmy te bardziej wyraziste i znane momenty historyczne wskazali, one rozpoczęły się od, powiedzmy, Towarzystwa Kijowsko-Mohylańskiego, Metodiańskiego, Antonowicz, potem oczywiście były walki wyzwoleńcze, lata 20. Wszystkie te punkty historyczne starały się modernizować ten model ukraińskiej tożsamości narodowej i wszystko to było związane zawsze z europeizacją i z patriotyzmem ukraińskim. Nigdy nie było orientacji na Rosji w tych wysiłkach. Dlaczego? Co chcieli osiągnąć członkowie Towarzystwa Cyryla i Metodego? Chcieli stworzyć jakiś sojusz słowiański, Federację Narodów Słowiańszczyzny, tak by zlikwidować, czyli dopuścić do zdominowania tych narodów przez Rosję. Zawsze najbardziej kulturalne pieniądze na świecie, w tej chwili mówię z Kijowa, i niedawno jeszcze na ulicach Kijowa widzieliśmy taki plakat Szewczenko, Franko w maskach gazowych, jeszcze Lesia Ukrainka w dodatku w masce gazowej. I oczywiście jak każda skolonizowana kultura poddana kolonizacji, literatura odgrywa w niej ogromną rolę i takiej narracji antyrosyjskiej, jak widzimy, spotykamy u Szewczenki, to rzadko spotykamy. Oczywiście jest on jaskrawie antyrosyjski. To zostało zaprogramowane również na drugą połowę XIX wieku. Jeszcze jedna istotna sprawa.
literatura ukraińska już wyszła w wiek XIX Eneidą, napisaną przez Iwana Kotlarowskiego. To taka trawestacja Wergiliusza. Trawestacji Wergiliusza było ogromnie wiele, natomiast tylko Ukraińcy mają tekst kanoniczny zbudowany na bazie Eneidy Wergiliusza. Jest to oczywiście historia utraconej ojczyzny i poszukiwania ojczyzny. I bardzo wyraziście widać w trakcie oczywiście czytania tekstu, że Grecy po spaleniu Troi, tutaj szlachcic z Połtawszczyzny, który urodził się jeszcze w czasach hetmanatu, potem był już poddanym Imperium Rosyjskiego, oczywiście nie mógł nie myśleć, nie mieć na myśli spalonego Baturyna, stolicy hetmanatu. Z Eneidą Kotlarewską i z tym motywem dotyczącym utraconej ojczyzny i konieczności jej poszukiwania i odbudowy, z takim motywem kultura ukraińska weszła w wiek XIX, czyli w wiek nacjonalizmu, i również wyszła z wieku XIX z podobną motywem Troi. Było to w Kasandrze Lesji Ukrainki. To był już tekst bardzo aktualny, na dzień dzisiejszy nawet. Był to tekst dotyczący konieczności miecza, zastosowania miecza w obronie ojczyzny. Szukając tego miecza, nie znajduje go. To był zatem przejście do wieku XX, z wieku XIX. Zawsze tym innym wrogiem był początkowo Moskal. Oczywiście nie chodziło tutaj o etnonim, ale o żołnierza rosyjskiego. Wszelkie próby jakiejś modernizacji tożsamości ukraińskiej zawsze były związane z tym europeizmem i z orientacją na zachód, okcentalizmem, i we wszystkich tekstach kanonicznych mamy to bardzo wyraziście pokazane. Jeżeli chodzi natomiast o Euromajdan i tę niechęć do bycia narodem bratnim dla Rosjan, no oczywiście bierze się to z niewiedzy. Wydawało nam się, że naród ukraiński na początku lat 90. wziął się znikąd. To oczywiście wyłącznie z ignorancji wynika. Nie dzieje się w każdym razie nic, co nie miałoby zakorzenienia w przeszłości, i nie byłabym tutaj gotowa powiedzieć, że Galicja odegrała szczególną rolę, dlatego że model starej wspólnoty kijowskiej, Stowarzyszenia Hromada, również model proponowany przez naddnieprzańską Ukrainę, cały szereg intelektualistów w początku lat wieku XX był w stanie zapoczątkować współpracę między Galicją i Ukrainą naddnieprzańską, i już w tej chwili, wówczas Ukraina była wystarczająco skonsolidowana. Wystarczyło oczywiście przyłączyć jeszcze dzisiaj, gdy słyszymy, że Donbas to nie Ukraina, Charków to nie Ukraina, jest to oczywiście absolutnie śmieszne. Ironia historii przejawia się w tym, że dziś najsilniej wydatnione są te rosyjskojęzyczne regiony, są najbardziej zaangażowane w walkę. Oczywiście język jest bardzo istotny, to brzmi może trochę dziwnie w ustach literaturoznawcy, mowa, język jest czynnikiem bardzo istotnym, ale nie jedynym, i ostatecznie zarówno dzisiaj najeźdźcy, jak i obrońcy mówią tym samym językiem, co wcale nie znaczy, że oni się porozumieją i są w stanie się porozumieć. Tak to mniej więcej widzę. Dziękuję. Jeszcze do pewnych kwestii będę wracał później, ale już tutaj mamy konieczność odwołania się do historyka, bo tu już parę razy pojawia się to właśnie stwierdzenie, zresztą bardzo popularne właśnie w publicystyce, o tym niespodziewanym narodzie, który tak zaskakuje i się ujawnia podczas poszczególnych rewolucji, tak jakby go wcześniej nie było. No tutaj Mikołaj Rajabczyk odwołał się do Iwana Krestewa, ale w ogóle no, to jest dosyć popularne stwierdzenie, prawda? Jak to na poszczególnych Majdanach, czy teraz w czasie wojny ujawnia się jakiś nowy, wcześniej nieistniejący naród ukraiński. No z tego tutaj, co Państwo mówicie, to jest raczej obraz niewiedzy tych, którzy o tym mówią, po prostu nieznajomości tego, co było wcześniej. No, pytanie
takim razie, czego my doświadczamy w tej chwili z punktu widzenia procesu historycznego? Jaki to jest, co to jest za moment, co się wyraża w tej próbie, no, która też jest jednak, jak rozmawiamy z ekspertami ukraińskimi, w wielu aspektach samych Ukraińców jednak zaskakuje. To też na przykład ta olbrzymia zdolność w tej chwili i odporność na atak, zdolność do obrony nie tylko w wymiarze społecznym, nie tylko samoorganizacji, ale też państwa, które nawet przy świadomości Ukraińców było interpretowane jako państwo dosyć słabe w sensie takiego zdolności do koordynacji działań w wymiarze całego kraju. To jednak widzimy, że to państwo okazało się nadzwyczaj silne nie tylko w wymiarze militarnym, ale też no, utrzymania infrastruktury, systemu bankowego. To wszystko przecież działa i zapewnia funkcjonowanie cały czas w bardzo ciężkich warunkach. Więc jakbyśmy patrzyli na proces historyczny, to co tutaj właśnie się ujawniło, co jest, nie, czy to jest, powinno nas zaskakiwać, czy nie? Czy jest naturalną konsekwencją właśnie jakichś etapów, które wcześniej miały miejsce. Ja tak rozumiem, że to do mnie zapytanie. Tak, oczywiście tutaj do pana tak, Andrija Portnowa. Rozumiem, że jest to pytanie skierowane do mnie. Dobry wieczór, szanowni państwo. Jest to ogromny dla mnie zaszczyt dziś tutaj występować przed państwem. Chciałbym tutaj uczciwie przyznać się i otwarcie przyznać się, że przez cały ten czas wojny przebywam w Niemczech i odczuwam sam dla siebie intuicyjnie, że mam w tej chwili znacznie więcej praw, jestem bardziej uprawniony, mam poważniejsze podstawy, by mówić o zmianach, które zachodzą w świadomości Niemców, niż opowiadać w tej chwili o zmianach, które następują w świadomości ukraińskiej. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście ten czas na prowadzenie analizy tego, czego w tej chwili doświadczamy, dopiero przyjdzie. W tej chwili komentujemy bieżące wydarzenia i tę historię, która trwa, w której my trwamy. Natomiast nikt z nas nie wie, Kassandra nie jest w stanie powiedzieć, co będzie jutro, pojutrze i w przyszłości. Możemy się tylko domyślać, powiedziawszy to, by nieco no, zrobić moje poglądy relatywnymi. Oczywiście chciałbym powiedzieć, nie wiem jak zareagują na to koledzy, chciałbym powiedzieć, wyrazić taką hipotezę roboczą, że tak naprawdę, co wydaje się paradoksalnym, ale jest zupełnie logicznym, to ta słabość, użyjmy tutaj tej nazwy państwa ukraińskiego, postradzieckiego państwa ukraińskiego, ta słabość okazała się siłą tego państwa. To znaczy, ten fakt, że bardzo wiele decyzji było podejmowanych na szczeblu lokalnym, zarówno dotyczy to armii, jak i polityki, jak i spraw gospodarczych, przedsiębiorczości, biznesu, to umożliwiło Ukrainie przetrwanie i oparcie się agresji w pierwszych dniach wojny, w co nikt na Zachodzie właściwie nie wierzył i to świetnie, to cudownie. Dotyczy to również tego poziomu tożsamości narodowej, o którym pięknie mówił pan Mykola Ryabczuk, mój ulubiony, tutaj skorzystam z tej okazji, by to wyznać, autor piszący na ten temat, bowiem gdyby Ukraina była taka zrozumiała, gdyby była stałą, pewną, stabilną wspólnotą na pewnym obszarze, to w większym mierze przystawała do tych archaicznych schematów, głęboko archaicznych schematów, które zostały wymyślone czy też projektowane przez władcę sąsiedniego państwa. Odwoływał się do Chomiakowa, Sołżenicyna, to nie ma niczego prawdziwego, to już jest przestarzałe, od dawna tak bardzo przestarzałe, że aż żal. Natomiast na Ukrainie zetknął się z rozmaitością, różnorodnością, pluralizmem, pluralistycznym społeczeństwem, które na to wyzwanie agresji umiało znaleźć swój interesujący sposób udzielenia odpowiedzi, który w
tak czy inaczej sprowadził się do lojalności wobec państwa ukraińskiego. To oczywiście moja teza, nie jest łatwo tę tezę bronić, natomiast ja staram się to robić. Otóż sądzę, że Ukraina zarówno przed wojną, jeszcze w roku 2014, to jest absolutnie właściwe stwierdzenie, bowiem wojna rozpoczęła się w roku 2014 i później i w tej chwili Ukraina jest takim przykładem, czy też doświadczeniem rzadkim stosunkowo w współczesnej Europie, bardzo różnorodnego, pluralistycznego społeczeństwa, które jest w stanie udzielić właściwej odpowiedzi, silnej odpowiedzi agresji zewnętrznej. I Ukraina w tym właśnie, poprawcie mnie Państwo, jeżeli jestem tutaj, jeśli błądzę, bardzo różni się od naszej bratniej Polski, która na przykład jest znacznie bardziej homogeniczna we wszelkich możliwych sensach, na językowej, religijnej, gospodarczym i aspekcie politycznym. Ta homogeniczność wydawała nam się przez wiele lat ideałem, do którego dążymy. Okazało się, że nasza niehomogeniczność, nasza różnorodność stała się dla nas ratunkiem. Jest to moja teza w tej dyskusji, taką proponuję. Dziękuję. I w pierwszej rundzie ostatni głos miałem do pani Sofii Andruchowicz. Tu przepraszam, że tu głos ostatni, ale też celowo, dlatego że no, perspektywa pani, też wyrażona chociażby w książce Felix Austria, no, przywołuje jeszcze pewien kontekst do tej dyskusji, który akurat w Polsce jest bardzo żywy, bo tutaj to są też te wspólne pamięć Galicji i wspólnych relacji, no również II Rzeczpospolita i ta część wspólnej historii no, przeżywanej dłużej niż wreszcie Ukrainy. Właśnie jak te doświadczenia i ten inny w postaci chociażby Polski i Polaków istnieją w kształtowaniu tożsamości. Na razie mówiliśmy o tym konflikcie z kulturą rosyjską, prawda, i z tym innym, który wyraża się poprzez Rosję i poprzez Imperium Rosyjskie, ale te drugie imperium, Rzeczpospolita, też jest kontekstem nieusuwalnym. No potem oczywiście zabory i odniesienie tutaj do Austrii jako jeszcze innego punktu odniesienia komplikuje całą tą sytuację. Pani próbuje ją twórczo przetworzyć, ale jak to ma się do w ogóle doświadczenia dzisiejszej Ukrainy jako całości. Доброго вечора. Ну, так, власне, пан уже формулюючи... Добрий вечір. Так, власне, пан формулюючи це питання дає відповідь, з котором ще згадзам. Ході о різні впливи. Różne wpływy na tożsamość ukraińską. Co prawda, kiedy pracowałam nad wypowiedzią Felix Austria, która dla mnie jest już dość oddaloną, w moim przypadku chodziło o pewną tożsamość nie do końca uświadomioną, jeżeli w ogóle może być kiedykolwiek do końca uświadomioną, bo tożsamość to jest taka tkanka, struktura, która ciągle się kształtuje, cały czas jest żywa, zmienna i trudno ją uchwycić. Ale ten temat był dla mnie ciekawy właśnie jako jeden z mitów, jeden z wielu mitów, które są przeciwwagą do kultury rosyjskiej i do wpływu radzieckiego i rosyjskiego na tożsamość ukraińską. Kiedy pisałam tę powieść, chciałam jednak ten mit także dekonstruować w pewien sposób. Być może zrobiłam to niewystarczająco ostro lub niewystarczająco jednoznacznie, ale o to mi chodziło. Jednocześnie korzystałam wtedy z okoliczności historycznych jako raczej z dekoracji pewnej. Kiedy ukazała się powieść i kiedy rozmawiałam o nim, odpowiadałam na pytania o tej powieści, zrozumiałam, że tak naprawdę ta powieść była o powstaniu tożsamości i post factum pisanie powieści Felix Austria. Potem zaczęłam bardziej szerzej patrzeć na problem tożsamości. Powiedzmy, ostatnio myślałam o tym, że tożsamość
że tożsamość jest w większym stopniu uświadomioną i w mniejszym stopniu uświadomioną. I bardzo często człowiek, kształtując się i kształtując tę tożsamość, otrzymuje ją od swoich rodziców, od środowiska, w którym wyrasta, wychowuje się, dostaje od terytorium, na którym się ten człowiek urodził i gdzie mieszka. Już straciłam chyba wątek. Chodzi mi o to, że zaczęłam siebie pytać, dlaczego ten problem był dla mnie tak interesujący. I już wtedy, mieszkając od ponad 15 lat w Kijowie, otrzymałam też szersze pole do obserwacji, obserwowania ludzi z Ukrainy Centralnej, z innych regionów Ukrainy. I dopiero wtedy dla mnie stał się bardzo ważny temat ukraińskiej tożsamości. Z bliższej odległości chciałam opowiedzieć o powieści, która okazała się po powieści Felix Austria, bo to jest powieść ze skomplikowaną strukturą, która łączy różne fragmenty, różne traumy narodowe Ukraińców i różne części różnych tożsamości ukraińskich. Jak powiedział pan Mikołaj Rябчук, jak każdy z uczestników w ten lub inny sposób o tym mówił, Ukraińcy bardzo się różnią między sobą. Zgadzam się też z tym, co powiedział pan Andrii Portnow. Zgadzam się z tym, że ta różnorodność w pewien sposób okazała się siłą, mocą Ukraińców. Spróbowałabym to sformułować w ten sposób, że przy istnieniu różnych różnic dla Ukraińców wspólną rzeczą jest zdolność do tolerowania tych różnic. Oczywiście w którymś momencie powstają radykalne nastroje, są przykłady nieakceptowania pewnych rzeczy, ale potrafimy jednocześnie akceptować, przyjmować i w ten sposób Kijów jest przykładem tej dwujęzyczności, gdzie całkiem zwyczajną sytuacją jest rozmowa między dwiema osobami, kiedy jedna osoba mówi po ukraińsku, inna odpowiada po rosyjsku. I to jest przykład tego, jak nasze różnice współistnieją. Właśnie dlatego potrafimy trzymać się razem wspólnie. Jeszcze jedno pytanie do pani Sofii, związane ciągle jeszcze z książką Felix Austria. Pani wspomniała, że to już jest, no, rzeczywiście już parę ładnych lat minęło od jej publikacji, ale książka została nagrodzona ważną nagrodą w Ukrainie. I też jak pani wspomina, jak ona recepcję tej książki, no nie tylko w Galicji, tylko właśnie również na wschodzie. Czy miała pani spotkania z czytelnikami na wschodzie i czy miała pani wrażenie, że właśnie, że oni rozumieją to, co pani pisze i że tu rozmawia pani też właśnie z członkami tego samego narodu, tej samej kultury? Tak, to duże dobre zapytanie, bo ono tak wyszło, że ta maleńka... Bardzo dobre pytanie, bo tak się stało, że ta mała sytuacja z jedną konkretną powieścią, że to też w pewien sposób odzwierciedliło sytuację tamtego momentu, który był na Ukrainie, bo powieść Felix Austria ukazała się chyba w 2014 roku, jeżeli się nie mylę, akurat wtedy, kiedy zaczęła się wojna na wschodzie, więc było bardzo dużo procesów związanych z tym, że trochę więcej ludzi zaczęło zadawać sobie pytanie, kim jesteśmy, dlaczego wszystko dzieje się tak, jak się dzieje, dlaczego ta wojna trwa i tak dalej. I zaczęło się pojawiać zainteresowanie
i wzajemny interes i regiony ukraińskie też zaczęły się interesować sobą nawzajem. I to się stało nie przez jakieś dobre okoliczności, bo powiedzmy pojawiało się wielu przesiedleńców, uciekinierów ze wschodniej Ukrainy, którzy przyjeżdżali na zachód Ukrainy i w taki sposób zaczęło się odbywać ta znajomość lub była kontynuacja powiedzmy tej znajomości w taki bardziej wyraźny sposób. I moje spostrzeżenia, moje obserwacje były takie, że na zachodzie Ukrainy w zasadzie czytelnicy odebrali tę powieść w ten sposób, że dla nich to nie było aż tak ciekawe, aż tak interesujące, bo dla nich wszystkie te okoliczności, wszystkie te dekoracje powiedzmy były już znane. Nic nowego ta powieść w sensie okresu historycznego i w sensie sytuacji nie dało, czyli nie było tej nowej wiedzy dla nich. Szczególne przyciąganie powstawało w przypadku czytelników z Ukrainy Centralnej i z innych regionów Ukrainy, mimo to, że skarżyli się czasem, narzekali, że powiedzmy trochę język tej książki dla nich jest niezrozumiały, pewne dialektyzmy stwarzają problemy czasem dla nich, ale wielu z nich odkrył dla siebie coś nowego w historii Ukrainy, coś z czym wcześniej siebie nie utożsamiali. A tutaj właśnie czułam tę chęć połączyć się, zjednoczyć się, połączyć się z tym tematem, z czymś nowym dla nich i zobaczyć w tym też jakieś odzwierciedlenie siebie samych. I tak też powstała ekranizacja tej powieści, bo tworzyli ją ludzie, którzy nie byli w żaden sposób związani z Galicją, ale dla nich natchnieniem był sam pomysł, sama idea, aby zobaczyć Ukrainę w innym kontekście niż widzieli ją wcześniej. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz przejść do pana Andrija Portnowa. I trochę podjąć taką kwestię, bo na razie mówiliśmy tutaj głównie o konflikcie z kulturą rosyjską i to jakby no, wskazywaniu różnicy. Mamy też w gronie, no i też o nieuznawaniu przez część Rosjan odrębności na narodu ukraińskiego, no ale mamy też wielu Rosjan, których, no, którzy są życzliwi jednak Ukrainie i dostrzegają tę różnicę, chociaż też jak obserwuję publicystykę ostatnich tygodni, też oni wywołują pewne problemy. Mam tu na myśli Dmitrija Bykowa, który w Nowej Gazecie tam ogłosił moment, że no, nadszedł koniec tego projektu no, Rosji moskiewskiej, że nadszedł czas przywództwa Ukrainy i Rusi kijowskiej. To też Julia Łatynina powtarzała tę tezę i tu wielu ukraińskich myślicieli odpowiedziało dosyć, bym powiedział, nerwowo. Jarosław Chrycak napisał tekst, Aleksandr Irwanec też bym to no bardzo nie kryli swoich emocji, że mają gdzieś te pomysły ukraińskich intelektualistów, że po prostu nie chcą się być wpisywani w jakieś takie mity właściwe właśnie i organizujące wyobraźnię rosyjską o przywództwie w słowiańskim świecie, tylko że właśnie chcą kontynuować ten swój marsz na zachód i być normalnym społeczeństwem zachodnim. Ale no właśnie, jakie mity organizują wyobraźnię Ukraińców, niezależnie od tej takiej różnorodności, o której tutaj państwo mówicie, jakie momenty historyczne, no ten współczesny, przez państwo też hodowany mit Niebieskiej Sotni, prawda, po Majdanie w 2014 roku. Wcześniej też to Oksana Zabuszko wspominała rolę Czarnobyla w 1986 roku, Wełyki Hołodomor jako też taki moment. Jak, co jest takim nośnikiem tej tożsamości właśnie przy różnorodności, do którego wszyscy mogą się odwoływać, nie wpadając w pułapkę taką jak ta mitologia rosyjska, prawda, nakazująca jakieś imperialne projekty. Tak, no ja
po pierwsze możesz сказати, що от це... Cóż, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że wszystko, co zostało napisane przez pana Bykowa, jest niestety bardzo typowe. Przypominam sobie bardzo różne dyskusje toczone jeszcze w Niemczech, już tutaj w Niemczech z wieloma liberałami rosyjskimi, którzy mówili mniej więcej to samo. Mówiłem, koledzy, to świetnie, ale sama wasza teza już w tej samej mierze neguje podmiotowość Ukrainy, jak i tezy głoszone przez nieliberalnych Rosjan. Myślę, że dla Rosji tego typu podejście, jak i zresztą dla Niemiec, to, co pozostaje jeszcze bardzo poważnym zadaniem przed nami, to jest przyjęcie po prostu na poważnie podmiotowości kulturowo-politycznej Ukrainy, nie samego faktu istnienia państwowości ukraińskiej. Chodzi o zaakceptowanie tego, że mamy po prostu odrębną, samodzielną kulturę ukraińską, proces historyczny. Myślę, że to również ten proces będzie kontynuowany również w Rosji, pomimo całego tego przerażającej propagandy. Zatem nam nie powinniśmy reagować jakoś szczególnie ostro na przykład Bykowa, dlatego że reagując tak zdecydowanie, wręcz dodajemy trochę powagi do tego typu wypowiedzi. Ja tego nie robię. To po pierwsze. Natomiast jeżeli chodzi o te czynniki, które jednoczą, które łączą, to jest to zagadnienie dość złożone. I tu w celu kontynuowania tej naszej dyskusji, bo dyskusja jest rzeczą pozytywną, myślę, wygłoszę taką tezę, oczywiście, która może być sporna, ale ma prawo być wypowiedziana. Mnie jako historykowi wydaje się, że historyczne motywy wcale nie jednoczą Ukrainy i nie ma w tym niczego złego. Oczywiście mamy różne spojrzenia na Chmielnickiego, na Banderę, na każdego, kogokolwiek byśmy tu wymienili. No mamy różne postrzeganie bohaterów narodowych, postaci narodowych i to świetnie. Nie wydaje mi się wcale, tutaj szukamy jakiegoś idei narodowej. Kuczma to czynił, staranie się skonstruowania tego panteonu jakichś niepodważalnych, świętych. Nie sądzę, że tak powinno być. Oczywiście mamy pewien kanon literacki, mamy podręczniki, mamy historyczne postaci, które są umieszczane w podręcznikach szkolnych. No i świetnie, niech tak będzie. Wydaje mi się, że dzisiejsza Ukraina, szczególnie w kontekście wojny, jest określana, a nie przez jakieś postacie historyczne. Choć z drugiej strony, oczywiście dla czystej analizy, jest to dla mnie interesujące. Słucham wystąpień Zeleńskiego. Prezydent Zeleński na Wielkanoc powoływał się na Ruś Kijowską. Problem Rusi Kijowskiej jest ogromny, motyw Rusi Kijowskiej jest ogromnym problemem dla narodowego ruchu ukraińskiego. Mieliśmy działaczy jeszcze XIX wieku, którzy negowali, zostawmy już tę Ruś Kijowską, mówmy o naszym narodzie. I w tej chwili odwołuje się prezydent Zeleński do Rusi Kijowskiej, o świętej Sofii, katedrze świętej Sofii, o bitwie z Pieczyngami. Ja myślę, że to jest bardzo interesujące. To wcale nie te rzeczy określają nasze stanowisko w tej walce o Ukrainę. Mi się to podoba jako historykowi. Ale proszę, znaczy bym jednak docisnął, czy były takie momenty, mniejsza o nazwiska, o bohaterów, a bardziej o same takie momenty w dziejach, które no właśnie były jakimiś przełomami, które ujawniały ten proces kształtowania się. No tak jak mówię tu za Oksaną Zabuszko, chociażby Hołodomor, Czarnobyl, czy poszczególne Majdany, prawda? Na ile one miały znaczenie, na ile, no by właśnie, co, jak to pozwalało się Ukraińcom samym siebie spojrzeć. Znaczy, ja skażę, jak na mnie wsi ci momenty, i Majdany, i Hołodomory. Mogę sobie powiedzieć, że dla mnie wszystkie te momenty, nawet Majdany, Hołodomor i powstanie Chmielnickiego i to, co uczynił Mazepa, czy też wydarzenia kulturalne, były
rzeczywiście istotnymi zjawiskami dopiero w świadomości przyszłych pokoleń. Jest to normalne. Ich znaczenie wybrzmiało dopiero w innym kontekście historycznym i nawet dzisiejsze wydarzenia. Tylko niektóre postaci dzisiejszych wydarzeń, niektóre aspekty, na przykład obrona Mariupola będzie symbolem mitologii narodowej w przyszłości. Jeżeli chodzi natomiast o samą historię, o mój nauczyciel pochodzący z Lwowa, jestem pod ogromnym wrażeniem Galicji ukraińskiej, mój nauczyciel z Lwowa, Jarosław Isajewicz, często mówił do mnie: Andriju, historia jest po prostu zupełnym chaosem. Z tego chaosu później naukowcy, pisarze, politycy wybierają motywy i budują, konstruują pewną historyczną linię. Tak było i kiedyś, tak jest w tej chwili. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. To chciałbym do pani Wiry Achejewej przejść. Pierwsze pytanie, czy zgadza się pani z taką interpretacją, którą przedstawił Andrii Portnow, już nie jako historyczka, tylko jako literaturoznawczyni, no historyczka literatury. Czy tak samo, czy właśnie rzeczywiście proces tworzenia kultury ukraińskiej był takim procesem chaosu, czy jednak tam miał bardziej wyróżniony porządek i też można wskazać na istotne momenty. O niektórych pani mówiła, pojawianie się chociażby nazwisk takich jak Szewczenko, no to, czy Eneida Kotlarewskiego, no to były pewne momenty, które szybko zamanifestowały swoją siłę. Nie trzeba było czekać pokoleń na zrozumienie ich znaczenia. Więc jak tu się ma proces historyczny do kulturowego? Bo tu czuję troszkę rozbieżność. Ja bym chciała zaraz powrócić się do tezy. Proszę pozwolić, że w tej chwili wrócę do tej tezy o liberałach rosyjskich. Chciałbym tu zacytować bardzo wybitnego pisarza ukraińskiego, jednak z liderów Ukraińskiej Republiki Ludowej, Wnyczenkę, który powiedział kiedyś, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia polityka, że zawsze rosyjska demokracja zawsze kończy się na kwestii ukraińskiej i to w pełnej rozciągłości potwierdziła cała historia wieku XX, dlatego że historia rosyjska bardzo rzadko i niechętnie uznawała siebie za imperium. Imperia dziś rozpada się, jestem przekonana. Wszystkie imperia rozpadają się oczywiście zawsze z jakimś przelewem krwi. Wszyscy historycy rosyjscy twierdzili, że rzeczywiście bez Ukrainy imperium rosyjskie nie może istnieć. Utrata zatem Ukrainy jest również utratą statusu imperium. My jesteśmy się odbić. No nie mamy innego wyjścia. Musimy tutaj uzyskać niezależność. Chciałbym mówić jeszcze o koncepcji dwóch Ukrain w sensie Galicja, Kondra, Ukraina Naddnieprzańska. Jest to koncepcja dla mnie trudna do przyjęcia. Tej otóż przyczyny, że my możemy przecież zapytać, kiedy Kijów stał się centrum kultury rosyjskiej? Czy w Kijowie mieliśmy do czynienia z wybitnego literata rosyjskiego? Oczywiście pamiętamy o Bułchatowie, ale on wyjechał z Kijowa. Dopiero w końcu XIX wieku Kijów zaczął się kształtować jako jakieś rosyjskie centrum kulturalne. Oczywiście mową ulicy był język ukraiński, natomiast w Kijowie mieliśmy bardzo istotną komponent polski. Nie tylko zresztą w Kijowie, w całej Ukrainie Naddnieprzańskiej, w Kumaniu na przykład. Mieliśmy tam, cała prawobrzeżna Ukraina miała ten komponent bardzo istotny polski do utworzenia Ukraińskiej Republiki Ludowej, do utworzenia tej kultury ukraińskiej lat 20. Bardzo silnie włączyli się również chłopomani polscy. Warszawa w latach 20. była tym mostem, w którym nasi
I jeszcze w drugiej połowie XX wieku Warszawa była tym mostem, przez który przechodzili nasi literaci lat 60. Tutaj czytali w polskich tłumaczeniach literaturę zachodnią. I tutaj nie powinniśmy poddawać się iluzji, że wynikającej z ignorancji, narzuconej nam przez ignorancję rosyjską, że Kijów był kiedykolwiek jakimś ośrodkiem kultury rosyjskiej. Nigdy nie był bowiem. I jest winą naszych historyków, jest to naszą ukraińską winą, że dziś, gdy te okropieństwa mają miejsce w Borodziance, w Buczi, czy nikt nie zdawał sobie sprawy, że Rosjanie są zdolni do takiej brutalności. To nic nowego. W 1918 roku Murawiow robił, czynił w Kijowie dosłownie dokładnie to samo, co zostało popełnione w Buczy, w Borodiance w 1918 roku. Mieliśmy całkowite, totalną przejaw nienawiści do wszystkiego, co ukraińskie. I właściwie Ukraińska Republika Ludowa, dosłownie dzisiaj w jednym motywie przypomniałam sobie tę paradę, którą zorganizowano pod Soborem Kijowskim Świętej Sofii, gdy wojska polskie i ukraińskie zwolniły Kijów od bolszewików i przed rewolucją. Jeden z naszych najbliższych poetów, Tyczyna, stał na trybunie przy Soborze Sofii, Świętej Zofii i obiecywał, że będziemy tę czerwoną hydotę bić. Oczywiście potem to zostało usunięte, potem było to kontynuowane. Natomiast chciałbym powiedzieć, że w roku 1918, w okresie Ukraińskiej Republiki Ludowej, ówczesnej państwowości ukraińskiej, z ogromnym, bardzo wyraziście była wyrazistym przejawem wszelkiej brutalności polityki rosyjskiej w stosunku do Ukrainy. Wówczas przegrano wojnę, ale udało się ocalić suwerenność kulturalną. Dlaczego 37, 33? Dlaczego głód? Otóż dlatego, że w innym wypadku to ukraiński sprzeciw, ukraiński ruch partyzancki, Rosja nie była w stanie go zniszczyć. I w tej chwili mówimy o jakichś różnicach. I zawsze dziwią się inni, gdy mówię, i sama się temu dziwię, gdy stwierdzam, że rosyjskojęzyczny Charków, który w żaden sposób nie mógł się zdecydować na zdemontowanie pomnika marszałka Żukowa, ten Charków z całym poświęceniem broni się i wreszcie stał się ukraiński. Ale tu znów nic nie dzieje się samo przez się. Charków w latach 20. był ośrodkiem kultury ukraińskiej, był nawet stolicą Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Ukraina była różnorodna. Rzeczywiście Ukraina doświadczała różnych wpływów. A później przez 100 lat, tym bardziej nawet naszych sąsiadów, że Ukraina zawsze była tylko częścią Rosji. Otóż Ukraina nigdy nie była zorientowana jakby w całości na Rosję. Rosja oczywiście czyniła presję. Rosja wymuszała wiele rzeczy, ale jeszcze raz powiem, że jest to naszym ogromnym zadaniem na przyszłość praca nad stosunkami i pokazaniem tych naszych relacji polsko-ukraińskich. My bardzo wiele zawdzięczamy w wieku XX Polakom. Myślę, że pan Mikołaj Jabczuk potwierdzi, że ogromną ilość literatury poznał z przykładów na język polski. Dlatego nie mamy żadnych podstaw, by twierdzić, że Ukraina jest częścią kultury rosyjskiej. Chciałbym powiedzieć, że co by się nie wydarzyło, jakich katastrof nie doświadczyłby naród ukraiński, to
wszyscy zdawali sobie świetnie sprawę, kto spowodował, doprowadził do tych katastrof, kto zaprojektował elektrownię atomową obok Kijowa. Przecież nie w Kijowie podejmowano decyzję o jej rozmieszczeniu, ulokowaniu, kto rozstrzelał elitę ukraińską kulturalną, Sandor Moch. Co weszło do historii, oczywiście również w tej chwili Ukraina jest rzeczywiście istotnie bardzo różnorodna. Ukraińska doświadcza różnych wpływów. Ukraina składa się z wielu komponentów kulturowych. Nie sądzę jednak, że historia w niewielkiej mierze wpływa na naszą współczesność, jak powiedział pan Portnow. Myślę, że tutaj dla każdego z nas nasze historie naszych rodzin pozwalają nam na refleksję. Tego nie mamy, nie mieliśmy w dyskusji publicznej, ale ja zawsze wiedziałam, że moja babcia zmarła w 1933 roku i jakiś tam garść tego ziarna została ocalona i pozwoliła na przetrwanie. To przecież ta pamięć trwała w każdej rodzinie, te doświadczenia historyczne były przekazywane. Organizatorzy tego wszystkiego również zdawali sobie z tego sprawę, zatem iluzję, że Ukraińcy w tak ogromnej mierze byli uzależnieni od wpływu Rosji, jest kolejną iluzją, która ponownie była przekazywana, transmitowana z Rosji. Jeżeli chodzi natomiast o samą Rosję, to wszyscy z nas, tu obecnych Ukraińców, pomyślałam już i pani Andruchowicz, i pan Andrii, i pan Riabczuk, wspominaliśmy pana Demontowicza, jeden z wybitnych współczesnych pisarzy, wszyscy go lubimy, jest archeologiem z wykształcenia i z zawodu. Demontowicz zatem w jednym ze swoich powieści bardzo właściwie skoncentrował swą uwagę na tym, jak w latach 20. pisał również o innych rzeczach, ale jak w 20. latach poddano refleksji ten mit i przewartościowaniu mit rosyjski, jak ten model tożsamości zaabsorbował jakby spuściznę, dziedzictwo Rusi Kijowskiej, ale nawet Ukrainę i przynależność Ukrainy do cywilizacji antycznej, przecież miasta czarnomorskie, polis czarnomorskie, ten szlak od Waregów do Greków. Zatem Ukraina w wielu przypadkach często postrzegała siebie w wieku XX i w bardziej nowoczesnych modelach, postrzegała siebie jako wspólnotę żyjącą, powstałą, funkcjonującą na granicy cywilizacji. I w każdym przypadku ta przynależność do obszaru antycznego, do obszaru zachodniego, kultury zachodniej, to owszem, ale i przede wszystkim obronę przed wpływami rosyjskimi. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem do pani Sofii się zwrócić. Tu pytałem o reakcję na pani książkę na wschodzie Ukrainy, poza Galicją, na wschodzie, w centrum Ukrainy, ale teraz chciałem zapytać o pani rozmowy z czytelnikami poza Ukrainą. Pani książki są tłumaczone i zapewne spotyka się pani właśnie z czytelnikami w innych krajach. Co panią zaskakuje, co panią irytuje? Na ile ci czytelnicy rozumieją, co pani pisze, właśnie rozumieją to, o czym mówimy, co Ukraina jest odrębną kulturą, a na ile doświadcza pani tego doświadczenia mylenia jednak Ukrainy z Rosją, na ile pani ma takie wrażenie, że przychodzą spotkać się właśnie z rosyjską pisarką, a niekoniecznie ukraińską, prawda? Na ile, czy coś takiego w ogóle pani doświadcza, czy nie? Czy to już jest przeszłość Перепрошую. Я б сказала, що це, звичайно, в той спосіб, що така ситуація наявна, коли така ситуація є обична, коли читальниці приходять на імпрези, на спотканні і мало
wiedzą o Ukrainie, chcą się dowiedzieć więcej, ale miałam szczęście pewnie z jednej strony. Z drugiej strony jednak chodzi o pewne już zmiany we świecie współczesnym, jeśli chodzi też o poinformowanie, wiedzę o Ukrainie, szczególnie jeśli chodzi o ostatnie lata po rewolucji pomarańczowej, po rewolucji godności, o wiele więcej wiadomo już o Ukrainie. Więc tak, rzeczywiście czasem mam do czynienia z takimi stereotypami, kiedy bardzo często mnie pytają o język ukraiński i rosyjski, o konflikt z nacjonalistami, o różne poglądy radykalne na Ukrainie, o wpływy kultury rosyjskiej, o to, na ile kultura ukraińska w ogóle jest zdolna do istnienia bez kultury rosyjskiej. Ale miałam szczęście, jeśli chodzi o ludzi, którzy nieagresywnie to artykułowali. I po prostu wtedy próbowałam odpowiadać zawsze tłumacząc, bo jednocześnie kto każdy z nas może zrobić? Po raz kolejny i na nowo i znowu formułować, być może nie na nowo, ale próbować dalej bardziej wyraźnie formułować i szukać przede wszystkim dla siebie, jak to sformułować. Zawsze to tłumaczenie osobom, które są daleko od nas, które są oddalone od nas. Takie osoby pomagają nam samym zrozumieć, a po drugie, to zawsze jakaś próba siebie samego, zrozumieć jeszcze lepiej siebie samego. Czyli takie odzwierciedlenie zawsze pomaga jeszcze lepiej nam samym zrozumieć własną sytuację i skomplikowanie tej sytuacji i jakieś przeciwności w tej sytuacji i jednocześnie przekonać, jeśli chodzi o pewne myśli, pewne stwierdzenie. Mm-hmm. Chciałem jeszcze wrócić ciągle do pani Sofii. Tutaj pytanie już do obecnej sytuacji. Jak pani obserwuje, jak w ogóle kultura reaguje na to, co się dzieje? Ludzie sztuki, nie tylko pisarze, ale bo reakcje były różne na samym początku. No, widać było Serhii Żadan, który stwierdził, że nie jest w stanie pisać, zajął się pomocą, organizowaniem obrony w Charkowie, czy podobnie Andrzej Lubka, prawda? No, Saszko Irwaniec próbował opisywać to, co się dzieje, dopóki nie musiał uciekać z Irpienia. No, różne były podejścia. Niektórzy próbują jednak właśnie jakoś jakieś dać świadectwo. Jak pani ocenia to, co się dzieje? Na ile to, co właśnie ma już jakiś wyraz artystyczny, czy to w literaturze, czy w innych formach? З цим, з мистецтвом зараз, мені здається, така досить складна ситуація. Якщо ході о штука, то тут є досить скомплікована ситуація. Але то є та ситуація, яка з певністю буде глибша і стане ще важливим джудом для творчості, для різних керунків штуки. По просто ході о то, що, понівач, зараз видаження дуже швидко ще відбувають, rzeczywiście coś tworzyć teraz, to jest bardzo trudne. Wiem z własnego doświadczenia, to poczucie, które szczególnie w ciągu pierwszego miesiąca było bardzo wyraźne. Poczucie bezsilności i tego, że słowa nic nie mogą przekazać, nie mogą nic oddać. I być może nawet nie masz prawa do złożenia tych słów w jedną całość, do tworzenia w momencie, kiedy ludzie giną, kiedy cierpią, ale to wszystko też się zmienia z czasem i przychodzi uświadomienie tego, że niezależnie od tego, jak słabe są twoje próby, i tak nie uciekniesz przed tym, to jest twoja potrzeba i to jest to, co jest potrzebne w społeczeństwie. Jednocześnie myślę, że twórczość artystyczna zacznie się pojawiać już po jakimś czasie, dopiero po jakimś czasie, kiedy pojawi się pewien dystans wobec tych wydarzeń, które teraz mają miejsce. Teraz to jest dokumentowanie wydarzeń. Piszę eseje, piszę takie obrazki, spostrzeżenia dotyczące ludzkich historii, pewnych sytuacji.
po prostu zbieram, to kumuluję i w pewien sposób próbuję to przetworzyć, na ile to jest możliwe w obecnej chwili. Mnie także, byłam także pod wrażeniem tego, co się dowiedziałam o niektórych ukraińskich malarzach i fotografach, którzy są też z różnych miast Ukrainy i którzy, i teraz jest pewne środowisko nawet w Iwano-Frankowsku i jest powiedzmy taki moment, że oni są wszyscy bardzo różni, ale tak się złożyło, że niezależnie od siebie, oni pracują z tematem ziemi i pracują z tą traumą śmierci, śmierci Ukraińców i także śmierci ludzi, którzy przyszli zabijać Ukraińców, czyli różny stosunek do śmierci, próba znalezienia pewnych rzeczy głębszych. Jeszcze jedna rzecz związana z zakazem fotografowania, bo teraz wszędzie w mediach powtarzają o tym, że fotografować, robić zdjęć nie wolno, szczególnie jeśli chodzi o jakieś obiekty lub coś, co jest związane z wojskiem. I teraz większość ludzi bardzo zwracają na to uwagę i nie może po prostu sobie zrobić zdjęcie, jak masz odpowiedni nastrój. Jeden z ukraińskich fotografów, który po prostu pozbył się swojego sposobu wyrażania, zaczął szukać, zastanawiać się, jak teraz ma istnieć, jak ma być, jak ma przeżywać to, co teraz się dzieje. I robi takie kolaże ze zdjęć, które już istnieją w mediach i na swój sposób przetwarza te zdjęcia. Opowiada historię tego, co się dzieje teraz. Dziękuję bardzo. Mykoła, to drugą rundę zakończę na tobie, ale chciałbym wrócić do tej kwestii, o której rozmawiałem z panem Portnowem, o tym procesie, o tej sowie Minerwy, co to wylatuje o zmierzchu, prawda, i że to trudno uchwycić proces historyczny w momencie, kiedy się dzieje, bo jest chaotyczny, ale jednak no ja miałem, będąc w 13 roku chociażby na Majdanie, taką świadomość jednak, że tam było widać, co się dzieje, to znaczy, że to nie było, to było oczywiście, nie było wiadomo, jak się skończy, że jaki będzie rezultat Majdanu i że dojdzie w lutym 14 roku do tej masakry wtedy, ale sam proces takiego budowania świadomości, po co jesteśmy, prawda, też odkrywanie siebie nawzajem, właśnie te kwestie językowe, odkrycie, że rosyjskojęzyczni Ukraińcy tak samo myślą o Ukrainie, jak ci, którzy z Zachodu przyjechali, prawda, na Majdan i że wspólnie tworzą w tych różnych sotniach, o różnych tożsamościach jeden naród polityczny, prawda. To wyraźnie było, taką opowieść widać wtedy. Czy teraz coś takiego też widać, że coś nowego, jakiś nowy rodzaj rozumienia siebie, nie odkrywania nagle, że jesteście narodem, bo to wiemy, że jesteście, to już zostało powiedziane, ale jakichś nowych, dodatkowych elementów prawdy o tej właśnie tożsamości, zresztą jak też mówiliśmy, która się zmienia poza tym. Ja powinien odpowiedzieć, czy prokomentować? Czy mam odpowiedzieć, czy skomentować pana wypowiedź? Jak uważasz? Zagalom ja zgodę. Tak ogólnie zgadzam się. Niewątpliwie to jest stopniowy proces dojrzewania narodowego samoświadomości. Jak już powiedziałem, ten proces ma już starszy fundament, bo lokalny patriotyzm zawsze istniał i w dużym stopniu teraz widzimy na Północnym Wschodzie Ukrainy, kiedy niespodziewanie wydawałoby się, że to jest środowisko i ludność sowietyzowana i rusyfikowana i nagle występuje przeciwko agresji rosyjskiej w sposób zdecydowany. To jest stopniowy proces, ale pewne historyczne akceleratory, przyspieszacze działają. Należy pamiętać także, że wszystkie te rewolucje były ruchem mniejszości. Nieduży procent Ukraińców uczestniczył w tych wydarzeniach.
i nawet nie było przeważając większości, która by wspierała. Nie było takiej większości, która by wspierała tamte wydarzenie. Należy też to pamiętać. Historia niepodległej Ukrainy to jest ciekawe zjawisko, które pokazuje, jak ta aktywna, charyzmatyczna mniejszość osiągała swoje, pchnęła Ukrainę do przodu, ku Europie i przyciągała większość na swoją stronę. Jak ta mniejszość stawała się większością? Jeżeli prześledzimy od 1991 roku, kiedy tego świadomego ukraińskości było mało, 20-25% powiedzmy, głosy na Czornowoła, głosy przeciwko tego odnowionego Związku Radzieckiego Gorbaczowowskiego. Tak można było zmierzyć nasze aktywne społeczeństwo obywatelskie wtedy i osiągnęliśmy dużych zmian, które już były widoczne w latach 2013-2014 roku i dzisiaj już są po prostu oczywiste. I to jest przykład, jak ta mniejszość staje się większością w politycznym sensie tego słowa. Chodzi o samoidentyfikację taką obywatelską. W zasadzie zgadzam się ze wszystkim, co koledzy mówili tutaj. Nie będę zaprzeczać, chcę, żeby mnie dobrze zrozumiano, bo Wira mówi o czymś, o czym nie mówiłem, że tam Galicja jest lepsza od regionu naddniprzańskiego. Mówiłem tylko, że Galicja miała lepsze warunki do rozwoju ukraińskiego narodowego, kulturalnego, ale chodzi o to, że cały ten nowoczesny projekt ukraiński zaczynał się na wschodzie, w Charkowie tak naprawdę, właśnie dlatego, że tam była inteligencja ukraińska, tam byli potomkowie starszyzny kozackiej, która stała się arystokracją rosyjską, która była zrusyfikowana, ale zachowała potężny prokuński sentyment i tam się zaczynał ten ruch. Tam zaczęło się zbieranie tych wszystkich pieśni, folkloru, wydawanie słowników i pisanie w języku ukraińskim modernnym, zaczynając od Tarewskiego, czyli projekt zaczynał się tam. Tylko że nie mógł tam się rozwinąć, bo był zablokowany przez Imperium Rosyjskie i ci Ukraińcy twórcy przyjeżdżali do pracy, czyli to było taką platformą, takim placem, ale tam byli chłopi i nie było dużej warstwy ukraińskiej arystokracji, która zachowała się na wschodzie. Na całe stulecie w dłuższe tradycja była tego tam na wschodzie. Ja sądzę, że tutaj do tego nie trzeba mnie przekonywać. Absolutnie zgadzam się oczywiście, że tak nas naprawdę to realizowaliśmy projekt wschodnioukraiński, który Galicja przejęła. Istnieje świetny artykuł, jak Galicja adaptowała, pożyczyła wręcz wschodnioukraińskie imiona, Natalka, Poltawka, czyli to są nazwiska, musieli nawet tłumaczyć w Galicji imiona, tak Natalka nie była Natalką, tylko Marią, bo te imiona nie były wówczas stosowane na zachodniej Ukrainie, również mamy no cały szereg takich paradoksalnych zjawisk, ale konsekwentnie ten projekt nawet na zachodzie był realizowany w formie wschodnioukraińskiej i nawet ta kozaczyzna adaptowana i przejęta przez grekokatolików w Galicji, którzy przecież byli w swoim czasie wycinani w pięć przez kozaków, to oczywiście bardzo jest wszystko skomplikowane i bardzo złożone i właśnie to jest interesujące, tym Ukraina jest interesująca, że jest bardzo różnorodna, że jest w stanie zlepić coś interesującego, oryginalnego, unikalnego, pod wrażeniem czego wszyscy jesteśmy. I wszyscy mówią teraz o niefunkcjonalności swojego państwa, nie podziałach wewnętrznych. Rzeczywiście Ukraina okazuje się jest podzielonym krajem, ale krajem funkcjonującym, wydolnym, istniejącym. Myślę, że nie powinniśmy tutaj popadać w przeciwległy punkt widzenia, skrajność. Rzeczywiście mamy ogromne problemy i jeszcze ogromne problemy przed nami, jest to nieuniknione. Sądzę, że i pisałem o tym w wielu tekstach, że zmierzamy w właściwym kierunku i niezależnie od wszystkich naszych zygzaków, od tych dwóch kroków w przód i jednego w tył, wszystko dzieje się normalnie i zwyciężymy.
Dziękuję. Ostatnia już krótsza runda. Chciałbym oderwać się od historii, od szukania źródeł tożsamości w przeszłości i trochę nawiązać do tematu naszej poprzedniej debaty, gdzie z ekspertami, ekonomistami nie tylko rozmawialiśmy o tym, co też jest żywo dyskutowane, przynajmniej w pewnych kręgach w Ukrainie, to jest o planach na przyszłość, o tym, jak ma wyglądać Ukraina po wojnie. Nie tylko to jest debata intelektualna, ale też są już konkretne też projekty dyskutowane. No wczoraj Rada Najwyższa, Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego przyjęła założenia tego planu przedłożone przez wicepremierkę Julię Sfyrydenko. Także ta debata no, tak mocno się ukonkretnia. Pytanie, na ile, nie chcę pytać o komentarz do tych planów, ale na ile właśnie to myślenie o przyszłości też widać w kulturze? Czy tłumaczy ona na przykład no, niezwykłe zjawisko, jednak pokazywane w badaniach socjologicznych, bardzo dużego optymizmu Ukraińców, którzy no, patrzą na przyszłość no, z dużą nadzieją i optymizmem, z przekonaniem, że właśnie wygrana jest po stronie Ukrainy i że sprawy idą w dobrym kierunku. To są wskazania powyżej, no, bliskie 90%, czy nawet powyżej 90% w badaniach socjologicznych. I czy to da się wytłumaczyć, właśnie patrząc na to, co dzieje się w ukraińskiej kulturze i o jaką przyszłość ona tutaj jakoś podpowiada. Może Mikołaj, zacznę od ciebie no, tutaj i tak prośba, 2 minuty, bo już więcej nie mamy w tej ostatniej rundzie. Czy ja wymknął mikrofon? Jest. No cóż, przyjaciele, absolutnie nie podejmuję się projektowania i prorokowania niczego o kulturze, ponieważ jest to tak tajemnicza i mistyczna wręcz sfera, że się nie odważę po prostu. Myślę, że w o wiele gorszych okolicznościach rozwijała się, będzie się rozwijała niezależnie od okoliczności, zdobyła autorytet we wszystkich sferach i społeczeństwa i rzeczywiście mieliśmy ogromne no, deficyty różnorodności gatunków. Powiedzmy, że w ostatnich 8 latach udało nam się w kulturze ukraińskiej wypełnić różne luki. Jest to świetnym znakiem. To, co dzisiaj obserwuję w mediach międzynarodowych, Ukraina pojawiła się nie tylko jako rzeczywistość polityczna, która świetnie jest w stanie się bronić i walczyć, ale również jako kraj kultury. Jest bardzo dużo tekstów o pisarzach, o artystach. Jest to ogromna ilość tego, czego wcześniej w ogóle nie było. Nie mówię, że w tej chwili jest bardzo dużo, ale jest, a kiedyś nie było niemal zupełnie. W tej chwili są takie materiały w mediach zachodnich, które starają się czegoś dowiedzieć i opowiedzieć o ukraińskim teatrze, o kinie. Myślę, że jest to bardzo istotnym zjawiskiem do tego, że pozwala na odkrycie Ukrainy w inny sposób. Myślę, że jeżeli chodzi o rozwój polityczny, myślę, że stoimy przed ogromną szansą, ale jak wiemy, Ukraina nigdy nie traci szansy na zmarnowanie istniejących szans. No cóż, nie chcę się tu zarzekać. Chciałbym wierzyć, że tym razem wykorzystamy szansę i że ten kredyt zaufania do samej władzy i do państwa jako takiego ukraińskiej elity nigdy nie były tak silne, nie mały tak silnego wsparcia. Jest to zupełnie unikalne, to wsparcie dla ukraińskich elit. Myślę, że w końcu nadszedł czas, by z tego skorzystać. Już od 300 lat żyję w niepodległym państwie ukraińskim i cały czas mam nadzieję, że mamy na szczęście ten proces demokratyczny, wyborczy, mamy zmianę deputowanych i wciąż żywię nadzieję, że pojawią się ludzie, którzy nie będą zainteresowani nie tylko wzbogaceniem samych siebie i swojego otoczenia, ale również jakimś rozwojem. I wcześniej czy później powinno to nastąpić. Jeżeli wciąż zmieniają się elity, to statystycznie patrząc, ktoś w końcu zechce zostać postacią historyczną, a nie tylko osobą znacznie bogatszą niż wcześniej. Może tym razem będziemy mieli to do czynienia. Powinno tak się stać.
Dziękuję bardzo. Pani Sofio, podobne pytanie, tylko doprecyzuję, bo tu pełna zgoda, że nie sposób przewidywać rozwoju kultury. To jest chyba najbardziej złożony system, najbardziej nieprzewidywalny, ale na ile właśnie to, co się dzieje w kulturze, tak jak pani czuje, pomaga zrozumieć wam w Ukrainie, no właśnie przyszłość, no patrzeć z nadzieją na nią, czy przeciwnie, na ile bardziej dominują jakieś apokaliptyczne na przykład nastroje, bo jak mówię, to społeczeństwo reaguje zaskakująco pozytywnie, tak jak się patrzy z zewnątrz, to raczej nic nie wskazywałoby na taki poziom optymizmu, a jednak skądś ta energia się bierze i myślę, że tu kultura ma znaczenie, ale nie, być może się mylę. Ну, насамперед, я би тут повторила те, що пан Микола... Przede wszystkim chciałbym najpierw powtórzyć to, co mówił pan Mikoła, żebyśmy się tak nie poddawali ogromnemu rokowi, ponieważ tych badań socjologicznych, ponieważ ten optymizm z pewnością jest powiązany z tym, że ranga i dramatyzm tych wydarzeń no, musi wzbudzać ogromne emocje i wszyscy w tej chwili pozostajemy w pewnym afekcie, co skłania do maksymalistycznych oczywiście wypowiedzi i postrzegania przyszłości samych siebie i tutaj warto byłoby samych siebie nieco uspokoić. Oczywiście jest rzeczą zrozumiałą, że chcemy patrzeć w przyszłość z optymizmem, inaczej patrzeć nie ma sensu i ja widzę to w ten sposób, że ukraińska kultura będzie miała w tej chwili bardzo, stoi przed nią ogromne wyzwanie, bardzo trudnej pracy, wszystko co trzeba będzie przetrawić, wszystko co dzieje się na poziomie ludzkim i życia ludzkiego, wszystkie traumy, których doświadczamy, wszystkie muszą zostać poddane refleksji, musimy to wyrazić. I tu wracam do tego, od czego zaczęłam, takie maksymalistyczne przeżycie i radykalizacja oczekiwań i wypowiedzi. Chciałabym, by nieco została zniuansowana, by nie wszystko było czarno-białe. I by w szczególności ukraińscy artyści, uczestniczący, działacze kultury ukraińskiej, ale i wszyscy mogliśmy wreszcie odejść od tego jednowymiarowego postrzegania rzeczywistości, która nas otacza i dotyczy i byli w stanie powrócić do bardziej realistycznego spojrzenia i również przeżywania zniuansowanego spojrzenia na rzeczywistość z bardziej oczywiście również nieprzyjemnych i samokrytycznych i tak dalej. Dziękuję bardzo i podobne pytanie do pani Wiry Ahejewej. Iście do pani Wiry Ahejewej, takoż podobne zapytanie. Ja chcę krótko odpowiedzieć. Chciałbym o trzech sprawach i to bardzo krótko. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o optymizm, trudno mówić w ogóle o optymizmie. Nawet to słowo nie przychodzi mi przez gardło, jest to kilku moich najbliższych w tej chwili znalazło się na froncie, o optymizmie jest mi bardzo trudno mówić. Natomiast jeżeli chodzi o nadzieję na przyszłość, to tak, powinniśmy o tym mówić. Tutaj odwołam się do przykładu. W centrum Kijowa mieliśmy taką instytucję, nazywała się Teatr Dramatu Rosyjskiego imienia Lesi Ukrainki. Przez wiele lat przekonywałam społeczność Kijowa, że jest to jakaś hańba, zniewaga dla Lesi Ukraińskiej. Zawsze starałam się pozbawić ten teatr imienia Lesi Ukraińskiej i to się nie udawało i wczoraj szłam ulicą Bohdana Chmielnickiego i zobaczyłam z zainteresowaniem nową tablicę monumentalną, teatr dramatyczny imienia Lesi Ukraińki i do tego trzeba było bomb i rakiet balistycznych, by sam teatr zreflektował się i zmienił swą nazwę, co natomiast będzie w dalszym ciągu się działo. Oczywiście będzie pewne zdystansowanie się od mowy, od kultury rosyjskiej. Wpływ kultury ukraińskiej na przez kilka pokoleń będzie spadał i pytano mnie w Odessie,
Odessy. Dostałem takie pytanie, cóż mamy czynić z pomnikiem Puszkina w Odessie? No, oczywiście w innych miastach może być inaczej, ale w Odessie powinna pamiętać, że jest położona nad brzegiem Morza Czarnego, że przeżyła ogromny renesans ukraiński lat 20. i w ten sposób Odessa dorobi się swojego ukraińskiego narodowego mitu i każde wielkie miasto ukraińskie powinno samo sobie opowiedzieć swą historię ukraińską. Nie mieliśmy polityki kulturalnej, powinniśmy mieć swą politykę kulturalną, powinniśmy wyjaśnić Donbasowi, dlaczego właśnie stamtąd rekrutowała się ogromna ilość dysydentów lat 60. Większość z nich, i Wasyl Stus również pochodzili z Donbasu, powinniśmy opowiedzieć sami o sobie, całemu światu i mam nadzieję, że zwyciężymy i tak się stanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i panie Andriju, to ostatni głos do pana. Wiem, że historyka pytać tutaj o przyszłość to jest, ale spróbuję i wiem, że pan na pewno znajdzie sposób na odpowiedź. Tak, tak. Ja w sumie nie będę na prymu pro majbutnie mówić. Я зверну увагу, шановні колеги, по-перше, що цей момент очікування дива. Звернув увагу, шановні колеги, що цей момент очікування на цуд не є в історії України чимось новим. Мілишми з ним до чинення зробно під час помаранчевої революції, і в часі Майдану, і вибору, доконання вибору президента Порошенки, який теж був постраждений як цуд. Мілишми надію, що швидко zakończy wojnę. Później to samo powtórzyło się z Zeleńskim. To wszystko wraca do nas w innym już oczywiście kontekście i prawdę mówiąc myślę, że jest to dobra informacja, to ta nadzieja jest naszym zasobem. Kwestia co uczynią z tym zasobem nasze elity. Myślę, że tu powinniśmy się kontrolować zarówno wewnętrznie, jak i z zewnątrz. To jest moje odczucie jako obywatela Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, to bardzo podoba mi się to, co powiedział Kołarjabczuk. Teraz mamy takie okno możliwości. Nie sądzę, by trwało nieustannie, ale w tej chwili mamy z nim do czynienia. Tutaj pozwolę sobie na konkretny przykład. Moi przyjaciele niemieccy właśnie w tej chwili, to zbieg okoliczności, wydali tłumaczenie powieści Miasto Pidmohylnego, która została sprzedana w ciągu jednego tygodnia. Przed 3 miesiącami, gdyby została wydana, nikt by jej nie kupował, albo niewielu. Zmierzam do tego, że wszyscy w tej chwili powinniśmy maksymalnie efektywnie skorzystać z tego okna. Jeśli ktoś ma przygotowane tłumaczenie Domontowa czy Zerowa, Oswalda Burcharda, innych literatów ukraińskich, to właśnie teraz powinniśmy to wydawać, bo to okno pozostaje otwarte i musimy skorzystać z tej szansy. Jeśli tę szansę przegapimy, to czas minie. Kontekst stanie się mniej dla nas życzliwy, dla polityki kulturalnej na Zachodzie. I chciałbym to jeszcze raz zaakcentować, skierować moje słowa do wszystkich przyjaciół na Ukrainie i nie tylko. Powinniśmy skorzystać z tej sytuacji. Mam nadzieję, że to się uda. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tym samym nasza debata, dyskusja dobiega końca. Myślę, że nasi widzowie nie zawiedli się, dostali mnóstwo bardzo ciekawych informacji i wiedza się pogłębiła. Życzę Państwu, by to okno było otwarte jak najszerzej i najdłużej, a jednocześnie by oczywiście by udało się jak najlepiej to wykorzystać. I oczywiście życzę Państwu i nam wszystkim zwycięstwa, bo tak powtarza wiele osób, no nie jest to wojna tylko Ukrainy z Rosją, ale znacznie większy wymiar tego starcia i zależy od niego więcej spraw, no ale też po prostu chodzi o to, żeby jak najszybciej skończyła się ta tragedia, więc oby wszystko poszło jak najlepiej. Państwu dziękuję za te bardzo ciekawe wypowiedzi. Przypomnę, uczestnikami naszego spotkania byli pani Wira Achejewa, pani Sofia Andruchowicz, pan Andrii Portnow i pan Mykoła Riabczuk. Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim naszym widzom. Życzę dobrego wieczoru. Dziękuję.